U wielu chorych nadciśnienie współistnieje z cukrzycą. Istotne jest prawidłowe kontrolowanie obydwu chorób. O cukrzycy i jej wpływie na nadciśnienie mówi dr Piotr Gryglas. Cukrzyca ma wpływ na nadciśnienie tętnicze bardzo wieloczynnikowy. Jednym z etapów rozwoju nadciśnienia tętniczego jest charakterystyczny dla rozwoju cukrzycy hiperinsulinizm, czyli nadmierne wydzielanie, nadmierne stężenie insuliny w organizmie pacjenta. I to jest zazwyczaj okres, który poprzedza wystąpienie jawnej cukrzycy.